Panie Piotrze, w większości z nas wydaje się, że pierwsza pomoc jest prostą sprawą i w przypadku zagrożenia każdy z nas zadziała intuicyjnie. Dlaczego jest to mylne pojęcie? Rzeczywiście, jeżeli chodzi o czynności, które mamy do wykonania w ramach pierwszej pomocy, one są stosunkowo proste, jeśli byśmy podeszli do tego tylko na zasadzie sposobu ich wykonania. Natomiast problemem jest tutaj psychologia, to znaczy, kiedy pojawia się sytuacja rzeczywista, pojawia się krew, no, potężne, czasami masywne uszkodzenia ciała, no, wówczas większość z nas nie jest przygotowana na takie widoki, no i tutaj największym problemem nie jest to, co mamy zrobić, tylko to, jaki mamy stosunek do tego. Poza tym pamiętajmy o tym, że często szkolenia z pierwszej pomocy prowadzone są, tak jak bym powiedział, trochę w warunkach laboratoryjnych. To jest sucha sala, to jest herbata, jakieś paluszki. Natomiast w sytuacji rzeczywistej mamy, powiedzmy, padający grad, mamy wyładowanie atmosferyczne, pada deszcz, mamy temperaturę ujemną. To wszystko są warunki, które w zasadzie są nieodwzorowane w sytuacjach szkoleniowych. I to wszystko powoduje nie same czynności, które mamy do wykonania z poszkodowanym. Tym bardziej pamiętajmy, że w pierwszej pomocy mamy tylko albo aż podtrzymać życie. My nie mamy tego człowieka leczyć, nawet jeżeli to jest, powiedzmy, lekarz, który jest prywatnie, znalazł się przypadkowo w miejscu zdarzenia. On tak naprawdę nie zrobi dużo więcej niż przygodny świadek, dlatego że nie ma stołu operacyjnego, nie ma medykamentów, no nie ma tego wszystkiego, co jest potrzebne do operacji. Więc my, kiedy jesteśmy w sytuacji konieczności udzielenia pierwszej pomocy, mamy w tym człowieku życie podtrzymać, o ile to jest oczywiście możliwe. I to są, tak jak powiedziałem, czynności stosunkowo proste technicznie, natomiast one są niesamowicie skomplikowane z emocjonalnego czy z psychicznego punktu widzenia. I tutaj tego niestety nie da się w żaden sposób wytrenować, jeśli mówimy o szkoleniu. To trzeba się znaleźć w sytuacji rzeczywistych i no, bez nich niestety nie jesteśmy w stanie się do tego przygotować, więc to jest najtrudniejsze. I nawet jeżeli robimy szkolenie bliskie temu, co jest w sytuacji rzeczywistej, czyli powiedzmy mamy tak zwaną sztuczną krew, to jednak osoba, która podchodzi do ćwiczenia, wie, że to jest trening. I tego niestety nie jesteśmy w stanie. To jest najtrudniejsze moim zdaniem, a tego jednocześnie nie da się nauczyć, nie da się tego w żaden sposób wytrenować. Po prostu trzeba być świadkiem zdarzenia i z jednej strony nie życząc nikomu, żeby się w takich sytuacjach znajdować, z drugiej strony trzeba mieć świadomość, jeżeli nie będziemy 2, 3, 4-krotnie i troszkę się z tym, że tak powiem, nie obeznamy, troszkę się do tego nie przyzwyczajmy, no niestety te emocje mogą wziąć górę i tak jak tutaj początkowo było powiedziane, możemy mieć nawet problem z wykonaniem tak prozaicznej rzeczy, jak na przykład wezwanie karetki pogotowej, czyli po prostu wykręcenie numeru 112. Po prostu emocje czasami mogą nas przerosnąć, no i po prostu możemy z tego nie wybrnąć. To jest najtrudniejsze pierwszej pomocy, a nie techniczne rzeczy, które mamy do wykonania. A w jaki sposób ratownicy wodni przygotowują się do udzielania pierwszej pomocy? Czy wasz kurs różni się od tego kursu podstawowego? Tak, no tak jak powiedziałem, staramy się zbliżać, jeśli chodzi o to, co się dzieje, zbliżać do sytuacji rzeczywistych, do tego stopnia, że mniej więcej 2 lata temu kilku z nas miało na przykład praktyki w szpitalu. Byliśmy oczywiście supportem, wsparciem dla lekarzy, takim dosłownie przynieść, wynieść, pozamiatać, że tak się wyrażę, natomiast chodzi o to, żebyśmy się, że tak powiem, opatrzyli z sytuacjami rzeczywistymi, które no wiadomo, że na SOR-ze są bardzo poważne i potem poza tym, że oczywiście no, podnosimy swoje umiejętności, patrząc na lekarzy, to również i przede wszystkim w tym aspekcie psychologii stajemy się nieco bardziej, trudno powiedzieć lepsi, ale bardziej wytrzymali, że tak powiem. I w ten sposób staramy się trenować. No poza oczywiście oczywistymi rzeczami, jak trening złamania różnego rodzaju i tak dalej. Powiedzmy, mamy sytuacje, w których w listopadzie, na przykład w grudniu trenujemy na przykład hipotermię, prawda? No to wszystko jest oczywiście po to, żebyśmy się do tych sytuacji rzeczywistych zbliżali. Natomiast oczywiście sprawdzianem zawsze jest sytuacja rzeczywista, tak? Ale tak jak powiedziałem, jeśli chodzi o sam trening, staramy się odwzorowywać. Na przykład trenujemy na przykład na kawałku mięsa, żeby to było coś, co zbliża nas, prawda, nawet w dotyku do ciała ludzkiego. No staramy się odwzorowywać te rzeczy jak najbardziej realistycznie, no ale tak jak powiedziałem, oczywiście ten sprawdzian jest w sytuacji rzeczywistej. A dlaczego każdy z nas powinien przejść taki kurs pierwszej podstawowej pomocy? No chociażby dlatego, że każdy z nas może być świadkiem. Pamiętajmy, że w Polsce jest założenie, że karetka pogotowa dojedzie w 8 minut w mieście, w 15 poza miastem. Jeżeli nawet przyjmiemy, że ta karetka w 8 minut dojedzie, no to jeżeli człowiek nie oddycha 3-4 minuty, to prawdopodobieństwo śmierci jest niesamowicie wysokie. No i teraz na przygodnych świadkach zdarzenia, no często dosłownie w ich rękach, w ich działalności, no leży możliwość przeżycia tego człowieka. Więc jeżeli nawet zakładamy, że ta karetka przyjdzie bardzo szybko, to może być niewystarczające w sytuacji właśnie masywnego krwotoku czy braku oddechu. W związku z tym każdy z nas powinien te umiejętności podstawowe, elementarne posiąść, no właśnie dlatego, że może znaleźć się w sytuacji, w której trzeba będzie udzielić pomocy. Mamy już praktycznie końcówkę wakacji. Uczestniczyliście jak co roku w projekcie Bezpieczne Wakacje z Orlenem. Jak ocenia pan tegoroczny sezon?
Tak, no jego, tak powiem, kwintesencją jest organizacja kąpieliska w Grabinie i z tej perspektywy, oczywiście z mojej własnej, bo trzeba by też zapytać osoby, które tutaj wypoczywały, z mojej perspektywy przebiegło to w sposób właściwy. Ja bym powiedział, że nawet standardy bezpieczeństwa zawsze w tym miejscu zawyżamy w stosunku do przepisów obowiązujących. Generalnie można powiedzieć, że w obrębie działalności polskiego WOPR-u, a chciałbym zauważyć, że w naszej nazwie jest rejonowe i ten rejon jest dosyć duży, bo to jest dawne województwo płockie, mniej więcej. Więc to jest Zalew Wiślany, to jest Pojezierze Gostyńskie, Sierpeckie, to jest ponad 20 jezior, czyli mamy rzeczywiście co robić. No i dotychczas, przynajmniej na czas naszego wywiadu, ja mogę powiedzieć, że bezpieczeństwo jest na poziomie wysokim, to znaczy nie dochodziło do tych sytuacji najbardziej dramatycznych. Natomiast oczywiście piękna pogoda jest sprzyja z jednej strony oczywiście wypoczynkowi nad wodą, ale z drugiej strony niestety w tych właśnie czasie, czyli tej pięknej pogody, dochodzi do sytuacji niebezpiecznych. My staramy się lansować coraz bardziej tezę, która jest też wśród ratowników popularna, żeby przechodzić od ratownictwa do samoratownictwa. To znaczy tak to trzeba rozumieć, żeby osoby, które pojawiają się na plażach generalnie, wchodzą do wody, żeby miały coraz większą świadomość, w zasadzie potężną świadomość tego, co się może z nimi wydarzyć. I z jednej strony środowisko wodne jest jak najbardziej dla nas sprzyjające, fajne, dobre, nawet lecznicze, prawda, bo gdzieś tam w kurortach również wodą się leczy, czy zajęciami w wodzie się leczy. Natomiast oczywiście ona może mieć też negatywne konsekwencje i zmierzamy do tego, żeby przejść, jakby skłaść nacisk na ratownictwo, nakładzenie na samoratownictwo, czyli żeby do sytuacji niebezpiecznych nie dochodziło. Pokłosiem tego staramy się w Płocku zorganizować już wkrótce konferencję właśnie dotyczącą samoratownictwa, zaprosić tutaj specjalistów, również konsultować się z kolegami z zagranicy, czyli chcemy przenieść ten ciężar gatunkowy, że tak powiem, sytuacji niebezpiecznych z ratownictwa na samo ratownictwo, czyli żeby tak zwany statystyczny Kowalski wiedział, jak się w tej wodzie zachować, jak się do tego przygotować, w jakich miejscach nie przebywać, czego nie robić, aby po prostu było bezpiecznie, czyli jakby ciężar gatunkowy z ratownictwa na samo ratownictwo. Życzymy więc paradoksalnie, żebyście nie mieli co robić, żadnych akcji poważnych w czasie waszych dyżurów, żeby nie wystąpiły. Tak, ja jeszcze chciałem dodać, że właśnie nawet jeżeli my przeprowadzimy fenomenalnie akcję, no ona wygląda wręcz książkowo, to pamiętajmy, że to jest niesamowity stres dla poszkodowanego. Więc tak jak tutaj pani słusznie zauważyła, byłoby dobrze, żeby rzeczywiście, żebyśmy nie mieli tych akcji, żebyśmy byli zawsze jakimś tłem dla wypoczywających, a nie żebyśmy, że tak powiem, byli pierwszoplanową postacią na plaży, bo absolutnie nie o to chodzi. Pierwszoplanowi mają być osoby, które wypoczywają. My jesteśmy, że tak powiem, ubezpieczeniem w pewnym sensie, natomiast rzeczywiście chodzi o to, żeby do tych sytuacji niebezpiecznych po prostu nie dochodziło. Pierwsza pomoc przedmedyczna jest tym elementem, który nad wodą w tym okresie wakacyjnym pojawia się stosunkowo często. Oczywiście ona może być w tym wymiarze najbardziej krytycznym, że tak powiem, to jest sytuacja, w której doszło do procesu tonięcia i musimy interweniować w taki bardzo bezpośredni sposób, jeśli chodzi o możliwość przeżycia poszkodowanego, ale to są oczywiście również drobne rzeczy, to są skaleczenia, zwichnięcia, to są oparzenia słoneczne, to są te rzeczy, które życiu nie zagrażają, ale jednak interwencji ratowników wymagają. Chcielibyśmy powiedzieć, że ta wiedza powinna być udziałem każdego, kto pojawia się na plaży, ponieważ pojawiamy się w miejscach strzeżonych przez ratowników i tam ratownicy oczywiście pomogą, ale jesteśmy również w miejscach niestrzeżonych i ta elementarna wiedza również powinna być udziałem każdego, kto pojawia się na plaży. Chcielibyśmy powiedzieć kilka słów dosłownie o tej sytuacji najbardziej niebezpiecznej, czyli mamy, powiedzmy, wyciągniętą osobę z wody, mamy osobę, która nie oddycha, czyli jego czy jej życie jest w bezpośredni sposób zagrożone. Zwracam uwagę, że w Polsce założenie w ramach ochrony naszego zdrowia publicznego jest takie, że karetka ma dojechać w mieście w 8 minut, poza miastem w 15. No z założenia raczej kąpieliska znajdują się poza obszarami miejskimi, ale nawet gdybyśmy przyjęli te 8 minut, no to jeżeli przygodne osoby, które znajdują się na plaży, nie podejmą żadnych działań, to prawdopodobieństwo, no niestety, tego najbardziej dramatycznego zdarzenia, czyli zgonu poszkodowanego, jest bardzo duże. Dlatego chcielibyśmy powiedzieć dosłownie kilka słów, w jaki sposób tej pomocy udzielić. Kiedy wyciągnęliśmy poszkodowanego z wody, znajdują się na plaży, pierwsze, co powinniśmy zrobić, to oczywiście przez pryzmat własnego bezpieczeństwa ułożyć go czy w miejscu, w którym nic nam nie zagraża. Poza tym oczywiście musimy znająć się poszkodowanym, czyli sprawdzamy, czy ten człowiek oddycha. Odchylamy jego głowę do tyłu, pochylamy się nad poszkodowanym, obserwujemy miejsce nieco niżej, poniżej klatki piersiowej, słuchamy i ewentualnie poczujemy świst wydychanego powietrza. Robimy to przez 10 sekund. W tym czasie powinniśmy usłyszeć, zobaczyć, poczuć od 2 do 5 wdechów. Jeżeli nie stwierdzamy wdechu, w tym wypadku powinniśmy powiadomić już karetkę pogotowia, przypominam, numer 112,
i rozpocząć resuscytację. Jeżeli jest to osoba wyjęta z wody, powinniśmy rozpocząć, jeżeli mamy, bardzo ważna sprawa, jeżeli mamy maseczkę do tak zwanego sztucznego oddychania, powinniśmy rozpocząć od 5 wdechów ratowniczych. Jeżeli nie dysponujemy maseczką do sztucznego oddychania, a pamiętajmy, że no, z ust poszkodowanego mogą się wydzielać różnego rodzaju płyny ustrojowe, dlatego tak zwanego usta-usta raczej nie powinniśmy robić. Nie jest to prawem zabronione, natomiast biorąc pod uwagę pewną higienę i możliwość przenoszenia różnego rodzaju chorób, nie powinniśmy robić usta-usta. Dlatego skupiamy się na uciskaniu klatki piersiowej, dokładnie serca, czyli dokładnie na mostku. Dwie ręce uciskamy, układamy w taki sposób, aby nasada kciuka wypada mniej więcej na mostku i w tej chwili w tempie około 100 do 120 razy na minutę na 6 cm, czyli dosyć głęboko, rozpoczynamy uciskanie serca. Można zapytać, dlaczego nie wykonujemy wdechów. Wdechy oczywiście wykonywane być powinny, ale tak jak powiedziałem, tylko i wyłącznie przy użyciu maseczki. Natomiast w tej sytuacji, w której ratownik uciska klatkę piersiową, następuje również kompresja płuc, czyli niewystarczająca, ale jednak wymiana gazowa zachodzi. Dlatego też możemy w pewien niewystarczający sposób skupić się tylko na uciskaniu klatki piersiowej. Do kiedy wykonujemy takie uciski, czyli do kiedy w sposób zastępczy toczymy krew w ciele poszkodowanego? Do chwili przyjazdu karetki pogotowia lub do chwili odzyskania czynności życiowych, czyli oddechu. Skąd to będziemy wiedzieli? Nie rzadziej niż raz 2 minuty przerywamy resuscytację i oceniamy, czy poszkodowany nie zaczął oddychać. Gdyby zaczął oddychać, układamy go w tak zwanej pozycji bocznej, czyli tak, żeby ewentualnie, gdyby zaczął wymiotować, czy żeby język, powiedzmy, jego nie opadł, wtedy właśnie w tej pozycji bocznej, przy oczywiście zachowanym oddechu, ten oddech nie ustanie i czy to wymiociny, czy język nie zablokują tego oddechu. Jest to oczywiście jakaś zupełnie elementarna wiedza w tym zakresie, ale pamiętamy, jeżeli człowiek nie oddycha, mówimy oczywiście z racji tutaj naszego przebywania nad wodą, po wyciągnięciu z wody, jak najszybciej musimy rozpocząć resuscytację, czyli dotlenić jego mózg właśnie za pośrednictwem ucisków serca. I jeżeli mamy do tego stosowną maseczkę, również powinniśmy tłoczyć powietrze. Tak jak powiedziałem, do chwili przyjazdu karetki pogotowia, ewentualnie do chwili odzyskania czynności życiowych.